Kapituła Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu wybrała już najlepsze podmioty, które sięgną po prestiżowe statuetki. W tym roku do rywalizacji, której organizatorem jest Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, napłynęło blisko 50 zgłoszeń. Laureatów plebiscytu poznamy w piątek 15 października podczas uroczystej gali w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Początek wydarzenia o godzinie 19. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Poparzeni Kawą 3. Jakie przedsiębiorstwa, samorządy, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje otoczenia biznesu zostały docenione przez kapitułę konkursową jednej z najważniejszych nagród biznesowych Dolnego Śląska? To pozostanie tajemnicą aż do gali finałowej. Udało nam się zorganizować po raz 7 plebiscyt Gwiazd Biznesu. W tamtym roku był w trochę okrojonym składzie i czasowo również i ilościowo, jeżeli chodzi o tych, którzy nas odwiedzili. W tym roku chcemy zorganizować Gwiazdy Biznesu, galę Gwiazd Biznesu w Starej Kopalni dla 500 osób, jak było w poprzednich edycjach. Cieszymy się, że wiele firm zgłosiło swój udział w tak trudnym w tej chwili czasie. Palą się akurat przedsiębiorcy i cieszymy się bardzo, że się rozwijają. Ten czas, który minął, był niełatwym czasem. To też się odbyło na finansach i generalnie na firmach, ale niemniej jednak są firmy, które się wyróżniają. Gala biznesu przed nami dokładnie 15 października. 15 października zapraszamy do Starej Kopalni na galę finałową Gwiazd Biznesu, plebiscytu, który się odbywa od 7 lat na Dolnym Śląsku.